straszydło. Podcast kryminalny. Moi drodzy, zanim przejdę do odcinka, chciałam was powitać w nowym roku i nie wiem, kiedy będziecie tego słuchać, ale jest to pierwszy odcinek w 2023 roku i podcast Straszydło w styczniu, 28 stycznia, w momencie, kiedy to nagrywam, obchodzi swoje trzecie urodziny. Także chciałam wam podziękować za to, że jesteście, że byliście i mam nadzieję, że będziecie. Początek tego roku dla podcastu miał wyglądać nieco inaczej. Czasem jednak dzieją się rzeczy i pojawiają tematy, które zmieniają nasze plany. Wiele razy mówiłam wam o tym, że o niektórych sprawach nie da się od tak zapomnieć i mam je z tyłu głowy, dopóki o nich nie opowiem. Wiem też, że mówię to często, nawet bardzo często. Jednak ta historia poruszyła mnie do tego stopnia, że postanowiłam odezwać się do kobiety, która opublikowała post na jednej z grup o tematyce true crime. Opisywała w nim sprawę Krzysztofa Polko, studenta z Politechniki Warszawskiej, który w 2012 roku stracił życie. Sprawę swojego wujka. Alicja była jeszcze dzieckiem, gdy jej rodzinę dotknęła ta tragedia i mimo, że wszyscy dawno już odpuścili, to ona chce odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Teraz Alicja jest dorosłą kobietą i próbuje nagłośnić sprawę śmierci Krzysztofa, odnaleźć potencjalnych świadków. Kiedy ja zapoznałam się ze wszystkimi materiałami, w mojej głowie pojawiło się wiele pytań. Wy też zapewne będziecie mieli ich sporo po wysłuchaniu tego odcinka, a odpowiedzi niestety wciąż brak. Co ciekawe, sprawa jest naprawdę tajemnicza i byłam w szoku, że nigdy o niej nie słyszałam. W pewnym momencie w mediach była określana jedną z najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w Polsce. Do czasu, gdy śledztwo zostało umorzone. Chciałabym, aby historia Krzysztofa Polko dotarła do większego grona osób. Właśnie dlatego jakiś czas temu opublikowałam na Instagramie i w zakładce społeczność na YouTube apel do byłych studentów Politechniki Warszawskiej oraz osób, które mogły znać Krzyśka z prośbą o kontakt. Niestety na dzień dzisiejszy, gdy nagrywam ten odcinek, nikt się nie odezwał. Liczę na to, że determinacja Alicji, jak i ten podcast pomogą dotrzeć do nieznanych wcześniej faktów oraz osób, które z chęcią podejmą się rozmowy. Jeśli coś wiecie, a chcecie pozostać anonimowi, możecie też wysłać mi maila na straszydło.zdk@gmail.com. Adres znajduje się w opisie pod odcinkiem i ten, który wam podałam, on jest bez polskich znaków. Za źródła posłużyły mi materiały prasowe oraz odcinki programów kryminalnych takich jak 997 Magazyn Kryminalny czy Fajbusiewicz na tropie. Informacje, które zgromadził blog Niewyjaśnione Zbrodnie, okazały się również bardzo przydatne i wszystkie artykuły, programy, jak i link do grupy poświęconej Krzysztofowi, a prowadzonej przez jego siostrzenicę, znajdziecie w komentarzu pod filmem na YouTubie. Krzysztof Polko urodził się w Białej Podlaskiej 12 stycznia 1988 roku.
Alicja opisała go w poście jako średniego wzrostu chłopaka. Miał między 175 a 180 cm. Był szczupłej budowy, miał oczy w kolorze zielonym. Powinien nosić okulary ze względu na swoją wadę wzroku, ale z opisu wynika, że tego nie robił. Jak wspomina Alicja, jak można zaobserwować na zdjęciach, gdy ten się uśmiechał, na jego twarzy pojawiały się dołeczki. Włosy miał długie, zazwyczaj były one związane w luźny kucyk z tyłu głowy. Najczęściej ubierał się na czarno. Swoją edukację w Białej Podlaskiej ukończył w pierwszym LO imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego. Był dobrym uczniem, a jego pasją były nowe technologie oraz rozrywki RPG, czyli Role Playing Game, w których gracze wcielają się w wybrane przez siebie postacie. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym temacie, aby lepiej poznać Krzysztofa. Kiedy mieszkał w Białej Podlaskiej, był członkiem Białego Kruka. Cytując opis klubu z facebookowej strony. Biały Kruk to klub miłośników fantastyki, którego celem jest integracja osób o podobnych zainteresowaniach oraz umożliwienie im rozwijania zainteresowań. Krzysztof brał udział w organizowaniu konwentów, podczas których wszyscy uczestnicy mogli zagłębić swoją wiedzę na temat science fiction, fantasy, mangi czy anime oraz wziąć udział w rozrywkach RPG. Nawet po zakończeniu liceum, gdy Krzysiek był już na studiach, wciąż interesował się tworzeniem takich wydarzeń. Źródła mówią o tym, że porzucił temat, ale jego kolega, Paweł, skomentował te doniesienia na grupie poświęconej Krzyśkowi, cytując jego wypowiedź. Co do artykułu, to mogę napisać, że Krzysiek na pewno z niczego nie zrezygnował w kwestii organizacji konwentów. W 2007 roku, tuż po drugiej edycji, planowaliśmy trzeci konwent i Krzysiek brał udział w przygotowaniach, tak jak poprzednio. W 2008 konwent nie doszedł do skutku z powodów lokalowych i może trochę finansowych, ale Krzysiek pomimo studiów brał udział w organizacji. Nawet po odwołaniu trzeciej edycji wciąż mieliśmy wspólne plany i rozmawialiśmy o tym, co moglibyśmy zrobić w przyszłości. Wspomniałam tu o fantasy i anime. Warto też powiedzieć o tym, że Krzysiek był fanem po prostu Japonii. Źródła wspominają, że lubił grać w gry ze wschodu i sam uczył się języka japońskiego. Kolejną jego pasją były komputery, nowe technologie i systemy. Swój pierwszy komputer dostał, gdy był jeszcze dzieckiem. Chodził wtedy do podstawówki. Był bardzo zainteresowany nauką od podstaw, po bardziej zaawansowane tematy. Kiedy jego koledzy komputery wykorzystywali do zabaw, on często próbował łamać kody, hasła, uczył się języka do programowania i próbował pisać własne programy. Dlatego kolejnym krokiem po zakończeniu liceum było dostanie się na studia, które będą związane z jego pasją. W 2007 roku Krzysiek dostał się na Politechnikę Warszawską i rozpoczął studia na Wydziale Mechatroniki. Dokładnie jego kierunkiem była robotyka. Białą Podlaską i Warszawę dzieli prawie 170 km, więc konieczna była przeprowadzka. Jako student Krzysztof wprowadził się do Akademika Żaczek, który mieścił się na Mokotowie przy ulicy Wołoskiej 141A. Wiele osób, które znały go z tamtych czasów, opisywały Krzyśka jako spokojnego, nieco wycofanego, stroniącego towarzystwa. Trzymał raczej z ludźmi, których już znał z przeszłości, czyli z liceum. Kiedy wychodził na spotkania ze znajomymi, zazwyczaj coś dla nich piekł, m.in. ciasta, a na imprezach nigdy nie pił alkoholu. Te wypady to była tak naprawdę rzadkość. Jego współlokator z akademika wspominał w programie Fajbusiewicz na tropie, że mimo tego, że mieszkali w jednym pokoju, to nie byli mocno zżyci. Ich jedynymi wspólnymi zajęciami było wyjście na zakupy czy lodowisko. Kiedy Krzysiek mieszkał w stolicy, rzadko odwiedzał swój dom rodzinny. Z bliskimi utrzymywał kontakt telefoniczny lub mailowy. Jednak rodzina była bardzo zaangażowana w wyjazd chłopaka i utrzymanie go na studiach. Opłacali mu pokój, często pakowali jedzenie, które zabierał ze sobą do Warszawy, żeby nie musiał tam po prostu wydawać pieniędzy. Dorabiał sobie trochę na boku
i na lenistwie swoich kolegów z uczelni. Pisał dla nich prace zaliczeniowe, o czym wspomina między innymi jego była dziewczyna. Muszę podkreślić to, że w 2012 roku, do którego zaraz przejdziemy, Krzysiek był singlem i to bardzo długo. Sama Alicja jak przez mgłę pamięta dziewczynę swojego wujka, jednak kobieta musiała mieć z nim wtedy kontakt, bo w programie 997 Magazyn Kryminalny opowiadała m.in. o tym, że Krzysztof w ten sposób sobie dorabiał. Niestety, mimo że pomógł wielu osobom w zaliczeniach, tak równocześnie nieco zlekceważył swoje dalsze być albo nie być na Politechnice. Miał problemy z napisaniem własnej pracy końcowej, chciał napisać program dla robota, który pokonywałby przeszkody pojawiające się na jego drodze. Nie do końca jasne jest, czy Krzysiek spóźnił się z doręczeniem pracy, czy może z wnioskiem o przedłużenie terminu, ale pod koniec września 2012 roku został wydalony ze swojej uczelni, kilka dni przed rozpoczęciem kolejnego roku studenckiego. Tym samym musiał zwolnić pokój w akademiku. Bliscy chłopaka nie wiedzieli o całej sytuacji. Krzysztof zadzwonił do domu i zapowiedział swój przyjazd na 1 października. Nie omówił z nikim celu swojej wizyty. Rodzina o usunięciu go z listy studentów dowiedziała się po fakcie, gdy prowadzono śledztwo. Jak wspomina były współlokator, Krzysiek spakował wszystkie swoje rzeczy w torby i walizki. Planował wyjechać do Białej Podlaskiej, ale po tygodniu miał wrócić do stolicy. Zapytał nawet kolegę, czy mógłby jakiś czas spać u niego w akademiku na, w cudzysłowie, na lewo. A w poniedziałek, 1 października o godzinie 14.14 opuścił dom studencki Żaczek, nie zabierając ze sobą bagażu i nie mówiąc nikomu, dokąd się wybiera. Ze sobą wziął jedynie parasol. Ostatni raz Krzysztofa wychwyciły kamery monitoringu w autobusie linii 164. O 14.40 wsiadł do pojazdu, opuścił go 40 minut później, bo o 15.20 na przystanku Bartyki, czyli około 13 km od Żaczka. W tym miejscu ślad po 24-latku się urywał. Jego bliscy, zaniepokojeni tym, że Krzysiek nie przyjechał w poniedziałek do domu, próbowali się do niego dodzwonić, jednak nie odbierał telefonu ani nie odpisywał na maile. Początkowo rodzina szukała go na własną rękę, jednak w końcu zdecydowali się zgłosić zaginięcie. 4 października 2012 roku student Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, nieopodal piaskarni przy Wiśle, dokładnie na Wale Zawadowskim, szukał miejsca do zrobienia zdjęć do swojego portfolio. To właśnie wtedy, późnym popołudniem, trafił na ciało młodego mężczyzny. Funkcjonariusze policji, którzy pojawili się na miejscu, zabezpieczyli w okolicy odnalezienia zwłok notatkę, na której ktoś opisał, jak dostać się na wał Zawadowski. Później, gdy wiadomo było, kim jest ofiara, pismo zostało przebadane i wykluczono, że autorem notatki był Krzysztof. Oprócz tego przy chłopaku znaleziono bilet ZTM. Z kamer monitoringu policji udało się prześledzić całą trasę autobusu. Student jechał sam, jednak na przystanku, na którym wysiadał, inny mężczyzna też opuścił autobus. Nie jest tylko pewne, czy w tym samym czasie, ale to już wam wyjaśniam. Niektóre źródła mówią o tym, że człowiek ten jechał tym samym autobusem co Krzysiek, jednak mężczyźni nie zostali ujęci na wspólnym zdjęciu. Stąd pojawiają się wątpliwości przede wszystkim rodziny. Na pewno jechali oni tą samą linią, ale możliwe, że z nieznaczną różnicą czasową. Mógł on jechać wcześniejszym autobusem, tym samym lub późniejszym. Ta informacja nie jest nigdzie doprecyzowana. Według doniesień mężczyzna ten, wysiadając na przystanku, spoglądał na kartkę. Czy była to notatka odnaleziona obok Krzysztofa? Nie wiadomo, ponieważ po dziś dzień nie udało się ustalić jego danych, ale istnieje podejrzenie, że ten konkretny mężczyzna może być ważnym świadkiem lub sprawcą. Jego podobiznę będziecie mogli zobaczyć w filmiku, na grupie oraz moim Instagramie. Jeśli ktokolwiek rozpoznaje go lub jechał autobusem linii 164 między godziną 14 a 16 1 października 2012 roku, może przekazać wszelkie informacje mailowo. Adres skrzynki to rzecznik sp@policja.waw
www.lekarz.pl. Wróćmy jednak do 4 października. Lekarz podczas oględzin ciała doszedł do wniosku, że Krzysztof, przypominam, wtedy jeszcze nie znali jego personaliów, zmarł w wyniku krwotoku wewnętrznego. Na klatce piersiowej odkryto pojedynczą ranę kłutą. Podczas sekcji okazało się, że narzędziem zbrodni bez wątpienia był nóż. Niektóre źródła błędnie mylą szerokość noża z głębokością rany. Nóż był wąski, bo miał 1,5 cm, a sama rana miała głębokość około 7 cm. Wynika to ze wspomnień bliskiej rodziny. Nie było do końca pewne, czy miejsce odnalezienia mężczyzny to miejsce zbrodni. W dni poprzedzające 4 października padało i deszcz zmył wiele śladów. Ciężko było ustalić też motyw, ale nigdzie nie było portfela, więc podejrzewano, że mógł on zostać zaatakowany i okradziony. Po 2 dniach od odnalezienia ciała policja udostępniła zdjęcie mężczyzny w mediach, prosząc o pomoc w identyfikacji. Rodzina Krzysztofa, która nadal go poszukiwała, przypadkowo natrafiła na apel. Po skontaktowaniu się z policją przyjechali na rozpoznanie. Wtedy nie było już żadnych wątpliwości. Mężczyzną odnalezionym obok Wisły był zaginiony Krzysztof Polko. Spadło to na nich jak grom z jasnego nieba. Nikt nie zakładał chyba najgorszego, a prawda okazała się zgoła inna. Rodzina złożyła na policji zeznania. Opisali Krzysztofa, jego życie, znajomości. Jego znajomi również wypowiadali się o nim w superlatywach. Wszyscy byli w szoku, bo Krzysiek może i był skryty, ale nikomu nie wadził, nie wchodził w drogę, nie miał wrogów. Jedynym problemem, o którym bliscy i policja dowiedzieli się już po wszystkim, było wydalenie 24-latka z uczelni. Ciężko powiedzieć, czy zwierzał się komuś z tej sytuacji. Oczywiście znajomi wiedzieli, że doszło do usunięcia Krzysztofa z listy, ale mam tu na myśli taką bardziej emocjonalną stronę, jak to przeżył, co czuł, jaki miał plan. Jeśli jest taka osoba, to do tej pory nikomu nie wyjawiła tych informacji. Śledztwo doprowadziło do różnych wniosków, motywów i przebiegów tej zbrodni. Tak jak mówiłam, przy mężczyźnie nie odnaleziono ani portfela, ani telefonu komórkowego. Dlatego zakładano, że został obrabowany i z tego powodu poniósł śmierć. Jednak rodzina odnalazła w rzeczach, które Krzysiek po sobie pozostawił, 2 telefony oraz zegarek. Portfel po dziś dzień nie został odnaleziony. Krzysztof mógł być przypadkową ofiarą, ale mógł też znać swojego oprawcę. To wyjaśniałoby notatkę z trasą dojazdu na wał. Jak wspomniałam, grafolodzy wykluczyli, że pismo na kartce należało do niego. Stąd prawdopodobieństwo, że Krzysiek umówił się ze sprawcą i albo padł ofiarą przestępstwa, albo poprosił kogoś o pomoc w samobójstwie. To są tylko teorie, które muszę wam przytoczyć, bo może te informacje komuś o czymś przypomną. Samobójstwo było jednym z motywów, które typowano i o którym mówi się tutaj bardzo często. Znamy już takie historie, gdzie osoba, która straciła życie, poprosiła o pomoc w samobójstwie, aby zmylić tropy. Osoby te nie były w stanie odebrać sobie życia, albo chcieli, żeby ktoś pozbył się narzędzia, żeby to wyglądało właśnie na morderstwo. Jednak wszyscy prawie jednogłośnie stwierdzili, że Krzysiek nie mógł popełnić samobójstwa. Prawie, bo koledzy z uczelni mieli przez chwilę wątpliwości. Głównie przez to, jak jego życie zmieniło się na chwilę przed śmiercią. Później jednak ci jego znajomi z uczelni też odrzucili tą teorię. Bliscy absolutnie nie wierzyli w to, że Krzysztof mógł popełnić samobójstwo. Lekarz stwierdził, że mógł on sam wbić sobie nóż i wyrzucić go do wody, bo od momentu zadania ciosu aż do śmierci żył od kilku do kilkunastu minut. To znaczy, że odchodził w cierpieniu, ale mógł się jeszcze wtedy przemieszczać. Na jego ciele odnaleziono delikatne otarcia, dokładniej na rękach. Pan prokurator Sołdaczuk w jednej z wypowiedzi stwierdził, że może to świadczyć o walce z napastnikiem albo o tym, że jego ciało było później przeciągnięte, ale równolegle spekulowano właśnie o tej samobójczej teorii. Spekuluje się też, że Krzysztof został zaatakowany z zaskoczenia.
Możliwe, że Krzysiek był świadkiem jakiegoś innego przestępstwa albo ktoś pomylił go z inną osobą i z tego powodu stracił życie. Każda teoria może być tu tak naprawdę tą właściwą. W miejscu, gdzie go odnaleziono, było mało krwi, a ze względu na ranę, jaką miał na klatce Krzysztof, powinno być jej więcej. Właśnie dlatego podejrzewa się, że on sam przemieścił się lub ktoś go tam przeniósł. Chyba, że tak jak już wspominałam, to deszcz zmył wszystkie ślady. Na początku października 2012 roku w Warszawie padało. Z tego względu data śmierci jest ruchoma. Krzysztof stracił życie między 1 a 4 października. Nie udało się ustalić, ile dokładnie czasu minęło od momentu zadania rany do odnalezienia Krzyśka nad Wisłą. Śledztwo w sprawie jego śmierci zostało przekazane policjantom z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i z Wydziału Zabójstw. To właśnie oni przejrzeli monitoring miejski oraz monitoring, który znajdował się w autobusie linii 164 i odnaleźli nagrania, na których znajdował się Krzysiek oraz nagrania mężczyzny, który przykuł ich uwagę i wysiadł na tym samym przystanku co student. Przypominam i przepraszam, że znów się powtarzam, ale to ważne. Jego wizerunek do tej pory nie został rozpoznany. Minęło już ponad 10 lat, nagrania nie są idealne, ale może kogoś wam przypomina. Ponownie proszę was o przyjrzenie się jego postaci. Była dziewczyna Krzyśka wspomniała w materiale magazynu kryminalnego, że jakiś czas przed swoją śmiercią 24-latek zamówił na Allegro paczkę. Spekuluje, że może umówił się z kimś na jej odbiór osobiście. To jednak tylko gdybanie, ponieważ policji nie udało się dotrzeć do takich informacji. Jeśli tak by było, powinien pozostać po tym jakiś ślad. W 2013 roku sprawa nie posuwała się do przodu. W tym samym roku prokurator Dariusz Ślepokura powiedział, że, cytuję, brakuje śladów świadczących o walce z ewentualnym napastnikiem. 2 lata po śmierci Krzyśka policji udało się dotrzeć do wiadomości, które wymieniał z kolegami oraz bliskimi. Nie natrafili oni jednak na nic, co wzbudziłoby ich niepokój. W 2015 roku śledztwo w sprawie śmierci Krzysztofa Polko zostało umorzone. Wtedy głos zabrał Paweł Wierzchołowski, szef prokuratury rejonowej na Mokotowie. Cytując. W śledztwie dotyczącym śmierci Krzysztofa Polko zrobiliśmy już wszystko, co w naszych możliwościach. Nie udało się jednak ustalić ani motywu zbrodni, ani tym bardziej osoby odpowiedzialnej za zabójstwo. Dlatego postępowanie zostało umorzone. Jeżeli jednak pojawią się nowe okoliczności pozwalające na rozwikłanie tej zagadki, śledztwo zostanie podjęte na nowo. Jeśli chodzi o Krzysztofa, zlecono stworzenie profilu psychologicznego. Brzmi on praktycznie jak opis z początku tego odcinka. Przez to, że Krzysiek był nieśmiały i zamknięty w sobie, nasunęła się teoria o samobójstwie i bardzo często pojawia się ona, gdy mówimy o tej sprawie. Przypominam, że ta teoria pojawia się obok innych teorii czy motywów, które mogły doprowadzić do śmierci studenta. Dziś rówieśnicy Krzysztofa są dojrzałymi, dorosłymi ludźmi. Mają swoje rodziny, kariery. Krzysiek niestety nie miał szansy tego przeżyć, a jego bliscy wciąż czekają na odpowiedzi. Ciężko uwierzyć, że usunięcie go z uczelni mogło doprowadzić do tego, że targnął się na swoje życie. Nie wiadomo, czy Krzysiek miał inne problemy, które mogłyby do tego doprowadzić. Dlatego apeluję do osób, które mogłyby rzucić nowe światło na tą sprawę. Może to właśnie tobie. Krzysztof Polko dekadę temu zwierzał się. Opowiadał o swoim życiu, problemach czy znajomościach. Może masz wiedzę o tym, z kim Krzysiek umówił się 1 października 2012 roku lub wiesz, że przed swoją śmiercią poznał kogoś nowego. Może rozpoznajesz mężczyznę z nagrań, może jechałeś lub jechałaś tym samym autobusem i twoją uwagę zwróciło jakieś nietypowe zachowanie. Może widziałeś lub widziałaś Krzysztofa w okolicy piaskarni. Wiesz może, czy był wtedy sam? W imieniu swoim oraz bliskich, a przede wszystkim siostrzenicy Krzyśka, Alicji, proszę o kontakt. Możesz to zrobić w wiadomości prywatnej lub mailowo na straszydło.zdk@gmail.com bez polskich znaków. Możesz też skontaktować się bezpośrednio z policją. Minęło tyle lat. Krzysztof zasługuje na to, aby jego historia w końcu się wyjaśniła.
Alicji po wujku pozostała tylko maskotka, którą miała od niego dostać na swoje 11 urodziny. Dostała ją od babci z dopiskiem. Krzyś prosił mnie, żeby ci go dać w dniu twoich urodzin, bo obawiał się, że nie zdąży przyjechać. Zupełnie jakby wiedział, co się wydarzy, wspomina na grupie poświęconej Krzysztofowi Alicja.